Czy będzie ogień w kolejnym telefonie? Kogo witam, kogo goszczę? Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony nie topesz. Mam trochę duży przegłos, nie wiem czemu, tak jest, ale sam siebie słyszę dosyć głośno. Można byłoby mnie trochę przyciszyć? Gdzie jest twoja jaskinia, nie toperzu? No wiesz, jestem właśnie w piwnicy u Pawko Chłopca, bo mnie zamknął. Słuchaj, jest taka sprawa. Tak. Byłem ostatnio w Kockach Klockach z moim chłopakiem Wodarem. W momencie, gdy byliśmy na barze. To wtedy podbił do nas Józef Bratan, pytał się mnie o datki, chciał ode mnie jakieś pieniądze, ja mówię, chłopie, co ty robisz, nie? Chłop był dosłownie wystrzelony, to było gdzieś około miesiąc temu. I on wtedy zaczął nam opowiadać takie historie o tym, jak to nie chciał wyjebać Malika na pieniądze, o tym, że ma dwójkę dzieci, że trzecie teraz leci, że jest w drodze. Ja bym się chciał powiedzieć, a raczej spytać, czy te przygotowania tak naprawdę i tam, wiesz, gadanie o tym, że ty się przygotowujesz i... Takie propagowanie rodziny w tym GM2, ale to nie jest takie zbytnio fałszywe? Nie zrozumiałem nic, bo nic się nie wiązało się nic ze mną. Czy propagowanie rodziny w Weź GM2. Mi to przytłumacz, bo ja wiesz, słaby polski. Możesz jakby znaczy, samo pytanie. Że ty masz problemy z językiem polskim, że potrzebujesz słownika PWN do tego. Bo już i tak trzech tam ledwo zakontaktowałeś. Ta twoja nie narzekała na mój język. No stary, ty się zderzygałeś na blat w klockach, nie? A jak? Wiesz, o co chodzi. Dobra, ty, kurwa, płucuj się, co tam chcesz? Nie, no serio się pytam, czy według ciebie to nie jest zbytnio takie fałszywe? Czy to nie jest fałszywe, ale jakby zadaj całe pytanie. No właśnie, konkretnie. A, no to moje właśnie jest pytanie takie ze względu na to, jak się zachowujesz tam, wiesz, prywatnie. Bo jak mówiłem, byłem z moim chłopakiem Wodarem, jak ja się prywatnie zajmę, się za ręce. Patrz, kurwa, siedzi tam, dzwoni, kurwa, chuje skąd, bo nawet się nie chce powiedzieć, bo pewno tam, kurwa, widać, że chyba nie może się wyświetlać ten, i on mówi, że on w życiu prywatnym. Ty skąd ty możesz wiedzieć, jak ja w życiu prywatnym jestem? To, co widzisz w tym w telewizji? No, bo byłeś wtedy na klockach. To, co widzisz i w telewizji, chyba prywatnie, nie? To, co widzisz, na klockach, to tam zrobili klocki tego ze mną, ale to wiesz, z tym live'em, to było nawet fajne i śmieszne. A to twoje pytanie to jest w ogóle bez sensu i widać, że masz problemy, co? Nie tylko z głową. Ale jakie mam problemy? To ty masz problem, żeby podać, jakim autem podjechałeś pod studio, stary. A, bo on pytał o auto? To kurwa nawet nikt nie wiedział, o co nie, kurwa chodzi. Nie, o auto to teraz powiedział. Wcześniej pyta, czy... Nie, to jest pan sytuacyjny. Ja wiem, że ty masz problemy z rozumowaniem języka polskiego. Problem to ty tym, masz ze sobą, mówi. Bo ty masz problemy ze sobą, bo dzwonisz, to tylko ludzie z problemami dzwonią. Tylko ludzie z problemami, no widzisz, jakoś twój szef w skali galkarzy dzwonić, a raczej propaguje to, żeby dzwonić. Jaki mój szef? Jaki szef? Malik. No twój szef, Malik, ten co cię jaki, ma na smyczy. Kurwa, jaki szef? Czekolady. Jaki szef ty? Jaki szef? Polski Willy Wonka. Ty, jaki szef? Malik nie jest twoim szefem? A jakim szefem jest? No, jeśli chodzi o Heilig. A, wiesz, Heilig, bo on mówi, że o Heiligu. No tak, no ogólnie jeśli chodzi o Heiligu, no kurwa, stary, nawet nie wiem, że zamknij dziurę, bo jak pytasz się, kurwa, weź zemkę, wciągnij kichę, kurwa, pajato, jak masz jakiś problem, to dawaj, przyjdź, wiesz, gdzie jest to studio, a nie, kurwa, mi się tutaj przez telefon będziesz rzucał, kurwa. Jesteś, kurwa, leszczem, bitym, stary, który... wiesz, ja jestem z mafii ogólnie, nie wiem, czy wiesz. Tak, mafii, weź, nie wiem, czy znasz. Idź, kurwa. To jakiś, kurwa, weź, kurwa, kogo wy, kurwa, ty łączycie, ty? Ludzie, którzy dzwonią, no. Słuchaj, Złomek, ty. Spokojnie, nie przejmuj się. Złomek robił, kurwa, nieraz twoją, więc wiesz, holował ją. U mnie to jak pamiętać, pewno jego trafiła do mnie na warsztat i potem musiałem ją odholować najwidoczniej. Złomek pokazywał jej swój złoty tłok. No bo nie wiem, czy wiesz, ale Złomek... Co to? Złomek pokazywał swój złoty tłok. Tak. Jakie bójdek, prawda? Pozdrawiam. Kurwa, ebe. Nie zapomnij go znaczyć, kurwa. Pozdrawiam. Ciągnij kichę, Józef Bratan obrzygał blat. Rozłączcie tego, kurwa, pajaca. Zdarli tą koszulkę. Zamknij ryj, nie pierdalaj mi się. Ciągnij się, kurwa. Ale stary, możesz mi robić... Ciągnij się. Nie to pewnie. Ja nawet tego nie słyszę, co tam chyba tam przesłał, tam gada. Nie wpierdala ci psy w momencie, gdy ty gadasz swoje historie życiowe, tak ma na ciebie wypierdolone. Zobacz, wypierdolone to miała na ciebie matka, że cię kurwa dopuściła do tego, do porodu. Ty nie mówisz przypadkiem, że ty po rodzinie nie ciśniesz? Co? Ty, gangsterze, kurwa, z siedmiu Ty, o gangster, ty. Zamknij dziurę, powiedziałem. Kurwa, plułem się.
I popłakałem. W dziurze to wy siedzieliście. Dziura, kurwa, powiedziałem, dziura, lata, kurwa, nie macie. Rozłącz się. To jest jedyne słowo, które najlepsze padło podczas rutyny. Rozłącz się, kurwa, i tyle. Nie macie. Nie macie. Spokojnie. Ciągnij się. Nie zacina się, ciągnij, jak mówisz się, do mnie, to się nie zacinaj, małolat. Ciągnij się, małolat to kurwa. Myślałem, że tyle przed mikrofonem stałeś, już ogarniesz, jak ci mówię, nie? Ciągnij się. Nie masz konkretnego pytania, a wiesz co, z takimi kurwa przestrzałami to mi się na tych chce gadać. No mam właśnie konkretne pytanie, konkretne to jest, nie jest, kurwa. Konkretnie to jest, mówię, rozłącz się, kurwa, i odpuść, bo i tak chuja osiągniesz. Konkretnie to się chyba, bo tak się jąka, że już kurwa nie wiesz, co masz powiedzieć. Jąka to się wiesz. Masz przebite jelito, kurwa, zamknij, grubety, o to chodzi, zamknij, małolat. Kurwa, dziąsło, kurwa, bo na ślepą kichę dostanie, zara, kurwa. No dziąsło, to ty masz krzywe, patrząc na twoje zęby, kurwa, i przebieg. Zamknij, kurwa, te dziursko, kurwa, i tyle. Dziura i... No będzie tak, zamknij, to się lepiej, kurwa, ty, na kolejne 7 lat, żeby takiego gówna w Polsce. Do wyra, kurwa, do wyra, bo już późno, jest po 22, a nie tam mordy. Ale do wyra, to i kurwa, telefon oddaj, bo i busy, kurwa, i co on tam brzęczy, tak, kurwa? Tak ty sam się z siebie cieszysz, kurwa, że co cię, kurwa, tam swędzi? Co cię swędzi? Co cię swędzi? Ale co mnie ma swędzić? No widzisz. Ja się z tobą nie ruchałem, ja zobacz, nie mam, kurwa, skurwiony, bo po 14 godzinach pracy przyszedł do domu w końcu, kurwa. Doładował se konto, kurwa, tam za 10 zł. Ja już wiem, to będzie kto gadał. Wygra najlepszy telefon. Ja już wiem. Ja nie czekam na innych. Tak. Nie topesz wygrywa kartę od plęte. Nie, nie topesz, czekamy, komu leży do łaski. Dziękuję bardzo, dziękuję. To chodzi, wiadomo, o co chodzi, ty, tak? Kurwa, do dziury, kurwa, mi się topesz, patrz. Sam się już od razu, to jest tak naprawdę tutaj Józef brata. No jest po prostu bardzo dobrze opłaconym rokiem treningowym na Highligu. Dziura. Nie ma co się oszukiwać. To dawaj, przyjdź, paniaku, dawaj, przyjdź, kurwa. Ja się nigdy nie ukrywam, nigdy to nie ten... tak, zapraszam cię serdecznie, chocki, klocki, i znowu się napijemy. Jak się nie zeżygasz na blat, uwierz mi, oddać tą kurwa kartę za te 200 zł. Te karty to może, wiesz, może sobie zachować, święta idą, to przynajmniej każdy będziesz miał co dać swojej kobiecie, kurwa, grali, jak was Malik wypierdoli z labelu, rozumiesz? Label, ty, to wam, kurwa, kurwa, tylko zostanie, będziecie sobie, kurwa, kichę, w kartę, kurwa, ty się o mnie nie martw, ty się o siebie martw, bo to ty, kurwa, masz problem. Ja dobrze się mam, ja się mam dobrze. Zobacz, kurwa, mać, siedzę tutaj, ja no z pracy... No masz dobrze, że przyjechałeś, kurwa, tramwajem, z pracy, kurwa, nie zapłaciłeś za bilet. Z pracy, stary, kurwa, przyszedłeś, kurwa, skurwiony na swoją robotę, że pracujesz, kurwa, pewno ten towar w Carrefourze układa na półkach i go, kurwa, tak ciśnie, kurwa, na wątrobę, ty. Nie, no towarem to ty byłeś, stary, wystrzelony wtedy w hokej, że się musiałeś pożygać, kurwa, na blat. Kurwa, znaczy nie, no powiem ci tak, nie bierzcie narkotyków, bo patrząc na Józefa Bratana, no to jest, kurwa, jednak ciężko, nie? No... Takiego benzowraka, kurwa. Dobra, zamknij, kurwo, dziurę, bo... Mi, że widziałem, bo pierdolę za tą kamerę i będziesz musiał płacić, kurwa. Dobrze, nie topeżu, nie topeżu! Rozłącz się, kurwa! Nie topeżu! Oddaj telefon matce i idź, kurwa, spać do wyra, kurwa. Nie topeżu, czy masz jeszcze jakieś pytanie? Aby pytę, to by chciał dostać, chyba na kurwa, tyle. Wydaje mi się, że już wyjaśniłem na tyle tego łaka. Ty wyjaśnij, to ty się możesz, kurwa, siebie w łazience, człowieku, że fają jesteś, kurwa, i musisz sam se, kurwa, dogadać, ty. Ale w jakiej łazience? Taka łazience jest, kurwa, to ty prawda z tobą. Żeby mieć mordo, na czymś, taka jest z tobą, znaczy mordo, 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 mordo trzeba zasłużyć, teraz, żeś kiepem, kurwa, deptak, kurwa, tuk, ryba, kiś, rozłącz się. Jak się deptak, kurwa, na deptak. Zobacz, 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 pan się zagotował, mordo, rozłącz, idź spać, bo jutro do roboty musisz wstać, kurwa, jutro o 6 musisz wstać. Ale powiem ci tak, do roboty, kurwa, do roboty, powiedziałem. Jak kradaliście, kurwa, perfumy z Rossmana, jeden od do roboty, tym, kurwa, do roboty. Jeden grał na gitarze, drugi, kurwa, chował pod, ty, pod bluzę, rozumiesz? Ten mówi, opowiada swoją historię, ty, dobra, rozłącz się, pajacu, bo dobrze, tutaj nie topeżu, nie, nie topeżu, jako że czas do dziury ustawić, nie topeżu, masz, kurwa, telefon pytanie. Oddaj, do roboty rano wstawaj, kurwa, nie ta pierdolę. Nie, no pytań jeszcze nie mam, nie, to jest tak naprawdę, to było fatality tak zwane, wykończyłem po prostu, kurwa. A roboty nie ma, roboty tak, nie ma. Ty, to wiesz, co Pudziarowski powiedział? O, to jest zajebisty slogan, że nie ma ludzi biednych, tylko są ludzie leniwi. A ty, kurwa, do nich należy, więc ciągnij kichę i poszedł, kurwa, przemyśl sobie swoje życie, kurwa, ale i zadzwoń. Ale ty się do nie porównuj, bez przemyśl swoje życie i zadzwoń dopiero, kurwa, ciągnij się. A i właśnie mam jedną sprawę jeszcze. Strzała. Słuchaj, mam jeszcze jedną sprawę, będzie ta pizza dla mojego ziomka, czy nie? No, właśnie, co z tą pizzą? Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że za chwileczkę kończymy program, zrobicie jeszcze tutaj tylko jakiś face to face. No, dobrze, że na takiej energii, myślę, że panowie tutaj jeszcze zrobicie ogień przy face to face'ie. No i myślę, że no na ja się pizzunie... popłakałem. Ja myślę, no ja nie ukrywam, ja przede wszystkim chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrowić moją kochaną dziewczynę Karolinę, która jest największą na świecie fanką Out i myślę, że jak ona obejrzy sobie ten fragment, to będzie najszczęśliwsza na świecie. Nietoperzu, czy masz jeszcze coś do powiedzenia? Nie, no to jeżeli już pizza będzie tutaj dowieziona, to idealnie. Jakbyście dla mnie mogli też pizzę ja wziąć. Ja pierdolę jeszcze za kutasa go złap, ty, tak chodzi, czyli nie topesz? Ma zamiar się tutaj pojawić, wychodzi na to? No to dobrze, niech się pojawia, kurwa, tam.
To kurwa wróci do tej dziury szybciej niż tu przyszedł, kurwa ty. No dobrze. Ja się nie boję nikogo, no, kurwa i tyle. Zamknij kurwa dziurę, jakie masz być tutaj, to bądź, kurwa i chodź tutaj, kurwa, ale pajacu jebany. Kierdolne cię w dzban, pójdziesz kurwa z powrotem do wyra, kurwa i tyle. Jeszcze na plantacji bawełny, pamiętasz? Tak, weź, kurwa. No i co teraz? I zobacz, widzisz taki z plantacji bawełny spierdolony nawet nie, szkoły. Dobra, dla twojej świadomości, szkoły nawet nie skończyłem, mordo. Żyję se dobrze, lepiej niż ty. Nie, nie. Ale zobacz, bo dzwoni taki pajac, dopuszczacie go. Ja mówię, niech tutaj by przyszedł, bym wyjebał w ten dzban, kurwa i tyle. Dawaj te face to face. No ale to nie mówię, że będziesz, że mnie wypierdolisz, kurwa. Spokojnie, 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 spokojnie.